Prace budowlane rozpoczęto wiosną 1905 roku. Z oficjalną datą otwarcia szpitala Świętej Barbary uznaje się 1 kwietnia 1906 roku. W budynku mieścił się szpital i przychodnia specjalistyczna. Szpital specjalizował się w dermatologii i chirurgii plastycznej. W 1999 roku szpital został zrzeszony w towarzystwie Szpital Katolicki Duisburg. Z biegiem czasu omówiono kilka koncepcji użytkowania. W sierpniu 2014 roku w trakcie rozmów między miastem Duisburg a właścicielami władzami okręgu Arnsberg omawiano przekształcenie budynku na tymczasowe zakwaterowanie dla osób ubiegających się o azyl. Zimą 2016 roku osoby ubiegające się o azyl zostały wydalone ze szpitala. Planowano wówczas wyburzyć część szpitala i wybudować w nim biuro lub budynki mieszkalne, a pozostałe części budynku zamienić na przedszkola. Tak jednak się nie stało. Od 2016 roku budynek niszczeje, popadając w ruinę. Moim zadaniem jest pokazać Wam, co pozostało. Zapraszam wszystkich na wycieczkę po szpitalu. Warci i gotowi. Tym razem eksploracja troszkę w większym gronie jest ze mną. Adam z Halo Urbex. Chłopaki z historii. Jak ten Niemiec pokazał, to tak. Yo! Yo, yo, yo. Nowa stylowa. A tutaj z lewej strony jest obiekt, który dzisiaj odwiedzamy. A więcej ja powiem już oczywiście w środku. Dlatego nie lubię obiektów w centrum miasta, bo one bardzo szybko przestają istnieć. Jest pięknie. Jest pięknie. Dotarliśmy na sam dach i zobaczymy sobie szpital z samej góry. Piękny widok. Mamy szpital z lotu ptaka, można powiedzieć. Nie widzę nigdzie urbex historii, a gdzieś tutaj chodzą.
Wejście na samą górę. Szyb windy, a winda na dole. W drugiej części w ogóle jest woda. Tak, zalana. Część zalana już jest. Spróbujemy się dostać trochę wyżej. Skoro winda nie działa, zostają tylko schody. Trzeba je znaleźć. Są zejście do piwnicy. Kto zaginął? Czekałem na was. Się przyczaił tam stał. Jak mogliście mnie nie zauważyć? Panowie, tracicie czujność. To was zgubi. A to co tutaj jest? No dobra. Dobra, dawaj. My gdzieś idziemy, nie pomijmy. Ogólnie to podoba mi się tylko na górze. Na dachu. Aha, to jest tutaj? O kurde. Zobaczcie, dotarliśmy w końcu do szpitala. Wydarzyło się na tym stole bardzo dużo nieciekawych rzeczy. System wentylacyjny jest tutaj. Troszeczkę już porozwalany, ale możemy zobaczyć przynajmniej, jak to wszystko funkcjonowało. Wyjrzymy za okno i widzimy z gliszcza spalonego kolejnego obiektu. Nie wiem, czy to nie jest kościół, ale na to wychodzi, że tak. Spróbujemy się tam dostać. Mam nadzieję, że będzie tutaj wejście, a jak nie, no to będę musiał wejść przez okno. Tutaj nie. Jest otwarte. Zobaczcie, wszystko rozszabrowane. Każdy kabelek powycinany. Jesteśmy. Zostały tylko zgliszcza. Spokojnie, damy radę. Murek wytrzyma. Powinien. Zbieg okoliczności. Tutaj nagrywamy kościół.
obok biją dzwony. Instalacja miedziana. Nie zdążyli rozszabrować? Zobaczcie, u samej góry mamy krzyż. Dobra, schodzimy na dół. Teraz trzeba wrócić, skąd przyszliśmy. Dobra. Idziemy zobaczyć dalszą część. Tutaj wejrzymy. Przez okienko musimy się zorientować, gdzie jesteśmy. Tam. Chodzi o to, żeby dostać się tam właśnie. Czyli musimy iść w lewo. Zastanawiam się, czy w ogóle dojdziemy tędy. Tutaj. Mamy szyb windy. Ale windy brak. To jest tak zwana winda do nieba. Nie, winda jest wyżej. A myślałem, że zjechała na sam dół. Okej. Czyli można wejść wyżej. Najprawdopodobniej była recepcja, choć mogę się mylić. Poddasza. Nie to mnie interesuje. Chcę się dostać na samą górę. Brzoza wyrosła. Jesteśmy już prawie u samej góry, tylko nie widzę wejścia na dach. Toalety zniszczone. O, tu jest winda, którą widzieliśmy. Czy bezpiecznie jest wchodzić do niej? Nie sądzę. Tu jest jakieś wejście. Nie. Toalety. Ale możemy wejść tędy. I wejdziemy. Muszę uważać, żeby nie spaść stąd. Zobaczcie, tu leżą jakieś dachówki. Zobaczcie, jak to wygląda. Kilkanaście metrów w dół.
musimy się dostać właśnie tutaj. Nie wiem, czy nie będzie najbezpieczniej tędy wejść. Zaraz spróbujemy. Uważaj, żeby nie spaść. Jeszcze wyżej. Tutaj cały mechanizm, który wciąga windę. Ale widzę, że też już nie jest kompletny. Wszystko rozszabrowane. Ale ogromny silnik. Powiedzieć, że jesteśmy na najwyższym punkcie. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że nikt nie zadzwoni na policję. Gdzieś tutaj jeszcze krąży grupa Urbex History. Będziecie widzieć oczywiście u nich film. Póki co, ja wam pokażę najwyższe punkty. Mamy tutaj również antenę. Możemy odbierać telewizję. Dobra, teraz postaram się poszukać chłopaków. Czy to można zejść jakoś inaczej? Można. Znowu wspinaczka. Widzicie, nawet jest łatwiejsze wyjście.
tym nie wiedziałem. Część szpitala. Zaraz wam pokażę. O, a tutaj jest kościół. Byliśmy na samym dachu. Spróbujemy dostać się do środka. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. Jest. Można tędy przejść. Czy to jest najlepsza droga? Nie wiem. Jest i kościół. Zarośnięte wszystko. Kurde, fajny klimat to wszystko tworzy. Ale to chyba nie jest kościół. Kurde, ciężko mi powiedzieć. Krzyż widziałem. Kaloryfery żeliwne. Dziwne, że ich ktoś nie zabrał stąd. Kościół, a to wygląda jak jakiś magazyn. Dobra, wejdziemy. Wejdziemy, zobaczymy. O kurde. Zobaczcie. Jakie ciężkie. Aluminiowe, tak jakby podawano tutaj jakieś posiłki. A nigdzie nie ma schodów do góry. Kurde. Zobaczcie tutaj. Jakieś gigantyczne lodówki. 20 centymetrów. O kurde. O, jest i kapliczka. O, ale robi robotę. Łóżko szpitalne. To dobre miejsce, żeby zakończyć eksplorację, więc powiem wam tak. Idźcie w pokoju Chrystusa.